Cześć, czołem. Witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015. Wracamy do tego, co robiliśmy do tej pory. Wszystko poustawiamy. I teraz podejrzewam, wsiądziemy na jakiejś maszynie i będziemy działać. Co ty robiłeś? Aha. Zobaczmy, jak to wygląda na mapce. Może lepiej cię puścić wzdłuż, już nie pamiętam do końca, co tutaj się działo. Tak, wiem, że miałem nagrać dwa odcinki pod rząd. Natomiast coś się skraszowało i mi jedna 10-minutowa sekwencja się nagrała po prostu. Mówiłem, że nie ma sensu wrzucać połowy odcinka bez zakończenia, więc skasowałem tamte części. I jak widać, nagrywam to już po jakimś czasie, więc możecie widzieć, że coś tam nie tak z postępem grania, ale musiałem tak zareagować, żeby to działało przyzwoicie. Słuchajcie, wczoraj rozmawialiśmy o wywiadzie, o Oktawii Nowackiej, z której jestem niesłychanie dumny, z tego dumny, który się ma. Natomiast dzisiaj mamy już, słuchajcie, ślubę. Jak wczoraj też był ważny dzień dla polskiego sportu ogólnie pojętego. I pewno wiecie albo nie wiecie, polski klub awansował do Ligi Mistrzów w piłce nożnej. Jak ktoś się interesuje na przykład piłką ręczną, to nie jest to dla niego żadna nowość, bo nie wiem, czy wiecie, ale Liwe Targi Kielce, czyli jeden z wiodących szczypiorniaków w Polsce, zdobył Ligę Mistrzów w swojej dyscyplinie, tak? Czyli jest najlepszym klubem w Europie. Natomiast w piłce sami wiecie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. Nie było tam nas 21 lat. No i to, że teraz nam się udało awansować, na pewno jest pozytywne. Dlaczego do tego dojdziemy? Natomiast ważne jest, moi drodzy, to, że pomimo tej fatalnej formy, jaką Legia prezentuje ostatnimi czasy, udało im się ten mecz zwycięsko zrealizować, tak to nazwijmy. Jeżeli śledzicie tą naszą polską ligę, to powinniście wiedzieć, że Legia w tym sezonie gra fatalnie, na wszystkich frontach. Odpadła już z Pucharu Polski, w lidze jest chyba 12 albo 14. I po 6 kolejkach ma całe 6 punktów. Przecież oczywiście jest tego dużo, jeszcze tutaj nie będziemy się chyba nad tym rozpowiadać i tego analizować, bo to nie jest jakby filmik o piłce nożnej. Natomiast dobrze, że awansowali, pomimo tej słabej formy. Na to nam na pewno zastrzyk finansowy, a to zawsze jest dobre. Nie oczekujcie dobrych wyników, bo tej drużynie. Bo ich na to po prostu nie stać, jeżeli chodzi o formę sportową. Natomiast fajne jest to, że klub troszkę zarobi, no i prezes Bogusław Leśnodolski jest z tego, co zapowiadał jakiś czas temu, dosyć rozsądny. Mianowicie nie chce wydać tych pieniędzy na transfer. Nie to, że nie chce wydać w ogóle, natomiast uznał, moim zdaniem, słusznie, że nie ma absolutnie sensu wydawać to za kilka milionów euro, bo nie dadzą żadnych gwarancji dobrych wyników. Też nie o to chodzi. Natomiast zdecydowaną większość tej kwoty, to według niektórych szacunków jest między 12 a 15 milionów euro. Kwota jest zacna. Ale według niektórych właśnie tych szacunków mi się wydaje, że te 15 raczej jest bardziej logiczne. 12 jest za sam awans i za mecze w lidze. To jest wylicza punktów, tak? Może być troszkę więcej. Gdzieś było 15, być to dużo wolę od wyrównowania. Ale generalnie idea jest, słuchajcie, taka, że Legia jakiś czas temu
kupiła, moi drodzy, działkę. Kupiła działkę pod Gładziskiem Mazowieckim, nie mylić z Wielkopolskim. No to nie tylko Bóg Gałdotny, tylko tutaj na Warszu, to jest jakieś 40 km od Warszawy. No i idea jest, słuchajcie, taka, żeby w tym miejscu wybudować Akademię Piłkarską z prawdziwego zdarzenia. No i te pieniążki pójdą właśnie na to. Jest to moim zdaniem genialny pomysł. Genialny pomysł, bo tylko posiadając akademię, taki klub, jego utrzymanie może się bilansować, tak? I rozwijać, no oszukujmy się. No, sprzedaż takich talentów, na przykład Bielik do Arsenalu, to 2 miliony euro, jak Polski do Korytnika, za chyba 2,5 miliona euro, jak Szczęsny kiedyś do Arsenalu. Nawet teraz Duda, tak? Sprzedaż takich zawodników, młodych perspektywicznych na zachód. No, dla klubów, które nie mają szejków arabskich za rękawem, no, do jakiegoś bardzo dużego sponsora tytularnego, jak Red Bull, Salbus, Red Bull, jak kluby Red Bulla, to robią, tak powiedzmy. To nie ma szansu się rozwijać w jakimś takim dużym tempie. Myślę, że niektórzy już oczywiście sieją tak zwaną gówno burzę z tego powodu, a że powinni kupić dać 2, 3, 5 milionów z tego transferu. No to nic nie da, bo może być. Zawsze to jest ryzyko, no bo polska liga jest słaba i jest duża szansa, że ci zawodnicy, tak, nie kupimy młodych zawodników z dorobkiem. No bo oni będą się do nas przyjść, bo zarobki, bo inne rzeczy. Nie kupimy zawodników w sile wieku. Możemy kupić ewentualnie zawodników troszkę starszych z doświadczeniem, tak? Z tej drogi korzystała Turcja między innymi, Grecja kiedyś. Nie jest to może zły kierunek, ale to jest, no bo trzeba mieć gotówkę, my tej gotówki nie mamy. Nie oszukujmy się, taki Anelka czy Kwarezma, którzy przychodzili do Turcji grać. Pamiętam, że dla pieniędzy i na pewno zarabiali te 2-3 miliony euro rocznie, a w Polsce pieniędzy nie ma. No to najlepiej zarabiający w tej chwili piłkarzy pierwszej klasy. To jest chyba ten Belg, co go Znowicz, Zenek Legii wciągnął. On co jego 0,5 miliona euro i myślę, że to jest maks, co można w tej naszej lidze wyciągnąć. Dla takich zawodów dobrych, nawet po 30, jak kiedyś Luboja, to nie, no oni nas nie przyjdą, wolą wjechać w Emiratach Arabskich. Więc trzeba po prostu tych młodych sobie wychowywać, trzeba mieć dobrą akademię, która nie tylko będzie finansowała siebie, ale pozwoli na finansowanie całego klubu, jak jest na zachodzie. Przecież takie kluby jak w Holandii, jak PSV czy Ajax, nawet teraz kluby belgijskie, jak Anderlecht czy Club Brugge, one żyją przecież z transferów, z tego, że te kluby są kompany, czy Bendeke i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, sprzedawali do tych klubów angielskich, czy niemieckich za grube miliony euro. To i Legia, no też chce iść w tym kierunku, to jest dobre wyjście, no. Bo innego nie ma, ale to cieszy. Natomiast no styl tego meczu był taki, jak dzisiaj rozmawiałem ze znajomymi, że bolały oczy. Po prostu to jest takie trudne określenie, które upnąłem i coś w tym jest. Mecz był tak słaby, że nie dało się go oglądać. To jest jakby któryś mecz z kolei, że ta Legia naszego nowego trenera Godem z Albanii miała po prostu koszmarnie. I niestety na to jakby gady chyba nie ma. No, ja nie widzę, że postępu. I myślę, że to się skończy jakąś katastrofą na tym sezonie, tak? Teraz jeszcze będą oczywiście będzieli do mistrzów, więc znowu widzę, będzie to drugi skład. Przed nami jest 6 spotkań minimum. Raczej najwięcej nie liczymy, albo znowu kolejne kilka spotkań w Ekstraklasie zostanie odpuszczone. I cóż, no sami wiecie, jak to wszystko po prostu to punkt. Pójdźmy do automacie.
i zabierzmy troszkę tego, co on zebrał. Myślę, że już nam wystarczy mniej więcej na pojechanie do skutku myśliwskiego. Zobaczymy, jak z tego wyjdzie. Ogonimy, chcę wiedzieć, wiecie co ja bym chciał osiągnąć, tak? Do tego dążymy, chcemy kupić ten 57. Jeszcze go dziarnąłem, nie ma sensu. Chcemy kupić ten 57, to nam bardzo ułatwi pracę. Tak mi się wydaje. Zbierzmy i już. Troszkę to trwa, taka przyjemność się leci. No, także zagrywać z Legią mamy dużo zbyt miałośmi rysoną zmanoprawione na jakieś głupie wydatki, że zbudujemy tą akademię, która może nam w przyszłości pomóc. I co też jest, słuchajcie, ważne. Bo ja wiem, że Legia jest najbardziej znienawidzonym klubem w Polsce. Nawet możemy dyskutować, dlaczego tak się dzieje i jak powierzam, częścią argumentów się zdobę. Natomiast nie zmienia to jednego faktu. W moim odczuciu to nie jest tak, że Legia będzie w stanie zdominować Ligę na wiele lat. Nie będzie w stanie, jest to jakby jasne, pokazuje ta historia. Na przykład jak był sponsorem DU, to tam pieniędzy były jak logo, a nic z tego nie wchodziło. Więc to tak nie będzie. Załóżmy z grupy takie założenie, tak nie będzie. Natomiast na pewno silna Legia ze stabilnym budżetem, stabilnym, osiągająca jakieś tam sukcesy na arenie międzynarodowej, na pewno spowoduje jedną ważną rzecz, jaką jest rozwój piłki ogólnej. No bo będą kluby z zagranicy po prostu równały do najlepszych, tak? I takie kluby jak Lech, mam nadzieję, że Wisła jeszcze się upora z tymi swoimi problemami finansowymi, że ta kluba, może ktoś jeszcze inny, będzie w stanie tutaj rywalizować na dobrym poziomie. I też to raczej też samolubstwo, bo uważam, że jak będzie w lidze rywalizacja, jak od pierwszego do ostatniego spotkania te mecze będą zacięte, jeżeli żadne klub nie będzie miał jakiejś astronomicznej przewagi, to poziom całej ligi wzrośnie, czy nawet tych 3-4 klubów, tak? Nie, teraz niestety nie ma takiego komfortu. Te Legia oczywiście przecież po pierwszej będzie odrobiła chyba 12 czy 15 punktów strefy do Piasta. Więc tutaj nie ma żadnej rywalizacji. To jest po prostu hegemonia, tak? Nie może być tak, że klub odpuszcza całkowicie pierwszą rundę, pierwsze po 15 spotkań, a potem nadrabia taką stratę. To jest patologia, tak nie może. Te kluby powinny mieć rywalizację i to tak powinno wyglądać. Każda inna strategia jest odpowiedzią i jest po prostu kandydatem. No, tak to wygląda. Mam nadzieję, że tutaj Legia będzie w stanie, słuchajcie, coś tam zadziałać, że będzie w stanie walczyć z tymi najlepszymi zawodnikami. Gdzie ja tutaj jadę? Jak wjechałem tutaj, czymś na jakiś skrót. Pojechałem nie wiadomo gdzie. Chyba tu jedzie. Mam nadzieję, że to jakoś zaakwestuje, bo mi zależy, żeby teraz wszystkie kluby były dobrze. Żeby zdobywało punkty w rankingu, żebyśmy mieli jakąś szansę na te upragnione puchary, nie tylko dla jednego czy klubów, na przykład dla dwóch, trzech. Tak to też powinno wyglądać. Generalnie.
tu może wydać? No tak, to też jest wystarczy. Aha, nie dostaniesz, bo i tu już jesteś poza. Ciebie tutaj jeszcze puszczmy. Ciekawe ile starczy. Z tym musiałem jakiś czas stracić je. Zagadałem cię, widzicie. Co ja to sam spuszczę? Słucha czasu. No mogę, więc tak to wygląda. To siadłam to wygląda, że mam nadzieję, że ten sukces zostanie przykryty, ktoś to przejdzie i pozwoli podnieść poziom naszego przebiegu. Oby tak było. Oby tak było, ale kiedyś się kłócieli, to nie też widzę, to było jeszcze bardziej napalonym niż ja, bo ja właśnie ten rząd chciał, żeby Legia trwała co roku, że 20 lat jeszcze co i albo bez sensu. Bez tego nie ma rozwoju. Po prostu. Musi być jakaś konkurencja. Mam nadzieję, że tutaj będzie tak samo, bo zmobilizuje mnie. Bardziej profesjonalne na jego podejście. Też nie chcę. Nie będzie mi to jest w stanie jeździć. Ale to też nie zrobi to z tej czasu. Natomiast dobrze, żeby to było w jednym aspekcie. Żeby ten poziom sportowy nie wyrósł. Wtedy będzie można naprawdę cieszyć się z większej ilości sukcesów. Na przykład w reprezentacji. Żebym sobie tego życzył. Wybierzemy jak większość z was. Skąd się muszą ci Lewandowscy grać? Nawet jeżeli mam wygrać kilkanaście lat, a potem byś kupił na zachodzie. To jednak muszą grać. Jedziemy dalej. Mamy jeszcze kawałek niespotrzebny. Czy jedna rzecz mnie zastanawia, jak to pole jest tam dalej, czy to coś tam działa, czy nie działa. Co tam rośnie, zaraz zobaczymy, słuchajcie. Ja już jestem gotowy do zbioru. No co ja tam zasadziłem, słuchajcie? Pszenicę. Proszę wasze poprosić. To byłem tutaj. Teraz sobie tutaj nie przesadzi. Ten też. Aha, to też tutaj jedzie, dobrze. Może też skończyć, to zaraz czekamy tutaj na siebie. Zrobimy to sami, bo szkoda mi trochę tych euro. Jeszcze brakuje nam tylko, zobaczcie, 12 tysięcy w teorii. Jestem chciał to bardzo szybko zrobić. I mieć spokój i mieć z tego jednego pracownika zastąpić. Potem byśmy zainwestowali co byśmy zainwestowali potem? Potem byśmy zainwestowali oczywiście w odzyskiwacz, żeby nasze plany zwiększyć. Przepraszam. Nie wiem, czy oglądacie też moje inne serie, natomiast przez dłuższy czas nie nagrywałem z czołgów z sokietów, czyli World of Tanks i World of Warships. Jakoś nie mam węgla tego. Podobnie jest Fallout 3, ale nagrywałem chyba 35 odcinków. Seria się już straciła, że tak powiem, zainteresowanie nawet mnie. Chcę nagrać to w jakiś odcinek kończący, też nie mogę się tego zrobić. Może bym miał później w czasie też
jeszcze więcej czasu. Jeszcze mniej czasu, tak. I począć edukację, a może troszkę dłużej, czyli 7 pracy. Tak naprawdę, tak jak sobie się udaje na to, żeby nie odcinek, żeby nie bez tego zadowolenia. A jak wiecie, no tego nagram w ciągu jednego dnia, bo przed tym mówiłem, to też tego samego dnia raczej nie byłem w życiu, więc może być tak, że będę miał jakieś przestoje niestety. No, mam nadzieję, że to wybaczycie. Żeby to poprawia publicznie, nie mogę poświęcić 8 ludzi, to będzie nagrywanie i rekordowanie. I może by się chciało, ale... Życie to nie bajka. Stawmy to, nie wiem, co z tym zrobić, czy mam zaorać, czy mam nie zaorać. Przypisać, że to mi to pole irytuje ten kawałek. Już tak czuję, że go zaraz zostawię do rozwalenia. Bo tam już mi pszenica. Już się sprawie całe pole, podejrzewam. Wyrosło. Na pół. No to też, może poczekam. To też się udało. Misji żadnych nie ma, bo być też nie może. Chciałbym ja teraz puszczę wzdłuż mnie do drzwi. Będzie najlepsze wyjście teraz. Chyba chociaż może nie. Dużo przestało tych pasków. Jedź. Jakoś te euro potracimy, trudno. To mamy. Słuchajcie, nie będziemy mogli tutaj bez sensu czekać. Wrócę do was jak ten kawałek rzepaku dojrzał. Kawałek, słuchajcie, dojrzał. Zrobimy z tym porządek. Że czas jest taki, że podejrzewam, skoczymy to, przemkniemy, będziemy odcinek się kończyli. Jeżeli zgadzacie się z moją analizą tego, co działo się wczoraj, jeżeli chodzi o Legię Warszawa i Legię Mistrzów, czyli jakoś realizowaliśmy. Tylko tak proszę, bez wulgaryzmu. I pewnością możemy też w komentarzach spodobać, jak się do tego odniosę. No, nie wiem, nie wiem. Myślę, że coś jeszcze tylko ten kawałek. Gdybym mógł dobrze, co? Postawmy się tutaj. Tak, co lubię najbardziej? Sam się odblokował. Wiedzieli? Szok jestem. Przestań, czy mam górki? Zobaczmy, czy to się uda zrobić cofając.
się powinno włączyć. Powiedział to tak szybko, że straciłaś. Słuchajcie, znowu wyłączę na wywołanie. To szkoda czekać, to może jeszcze 5 minut albo 10 dojrzewać. Co ja zrobię? Gdy to zobaczyłem, że pszenica za chwilę nam się zepsuje, już jest na najwyższym poziomie zieleni, jeżeli tak można nazwać, no po prostu śmigamy tam. Zaczynamy zbiory, szkoda, to jest pszenica po kilku ton rzepaku. Tyle zaraz jeszcze oddamy do skuterza. Nie mam co z nim zrobić. Zapalimy światełka, żeby było kulturnie. Zobaczymy, czy tu mam się przejechać bez patrzenia. Nie, tutaj chyba nie ma wiatru. Musimy wpaść tutaj. A? Ten był zaraz ten nam nie oczy. Kurczę. To było z tej strony, w której wejdziemy. A czemu? Czy lądujemy w jakimś drzewie? Nie no, chyba nam się uda. Ach, prawie, no dobra. Ale było blisko, nie? Stawiamy się tutaj i zbieraj to. Kość, mój drogi. Bo nam się zepsuje. Zobaczcie, widzicie? Przy trójce już jest maksymalnie dojrzałe, więc zaraz może się psuć. Tak byśmy nie chcieli. Widzicie, źle cię ustawiłem. Sprawdźmy to. Tak przejść. Dobra. Z tobą nic nie zrobię. Ty się znowu zaciąłeś. Zróbmy najpierw inaczej. Tutaj pójdźmy wzdłuż. Tak? A ciebie, ty się tam się odblokowałeś, a zaraz jeszcze puścimy wzdłuż, to będzie wysunięcie wyjście. Tam zawsze pod tą hacjendą się godzinasz. Dobra. Tutaj widzę, że zostawiłeś kawałek. Więc robimy to sami. Podnieś obciążnik, zmień narzędzie. Opuść kultywator, proszę bardzo. Nie chcemy, żeby było na gówno, nie? Zaraz go puścimy, wiesz, bo sobie cięcie. Puścimy go też już. Tam jeszcze kawałek ludzie. Jak byliśmy chociaż? Trafiliśmy. Ciekawe, kto z nich szybciej wyjdzie. Teraz to nie sprawdzimy. Ciebie odstawiamy do skupu, mój drodzy. Ustawimy go chyba tam, zbierzemy troszkę tej pszenicy i odcinaczek zakończymy. Wow. To będzie najlepsze wyjście. Czy tam ten nie jedzie? Nic nie jedziesz. Człowieku, co ja się z tobą mam? Migamy. Tak jak mówiłem, ciężko do tego pracownika w czasach. Ciężko, ciężko. Zobacz, już mi 1000 wleciał.
No, kierowca bym był w to za mnie. Ktoś, jak macie jakieś uwagi co do tego, co robię, jak co robię, może macie jakieś lepsze patenty na niektóre misje, czy na dalej wolniku na szkół, to krzyczcie, tak? Jak tylko będę miał taką możliwość tutaj finansową, jeżeli chodzi o moje konto w górnym prawym rogu, to będę starał się tych waszych rad używać i z tego korzystać, tak? Przejdziemy koło tych ciągniczków, zobaczymy jak sobie radzą traktorów. Tak, jeden nie zawrócić, czy on się zaciął, czy co? Aha, czekał na tego. To ci wybaczam. Tak, teraz za nim ruszysz, to jest ok. Myślę, że powinienem go puścić wzdłuż jednego i drugiego. Ale najpierw to zaprowadźmy, żeby zrobić trochę porządeczku, słuchajcie, w farmie. Chociaż z drugiej strony, jak teraz z tamtych przestawię, żeby jechali wzdłuż, to znowu będą siali odwrotnie. I odwrotnie będą nam rosły. Te nasze rzeczy. Zobaczmy jak to wygląda. No, praktycznie to jest najciemniejsze zielone już zebrali. Więc udało nam się uniknąć usunięcia. Poczekamy tylko na niego, żeby się ustawić, żeby zebrać pszenicę. Jestem ciekawy ile z tego kawałka będzie. Bardzo mnie to ciekawi. Zawracaj, a ja się koło ciebie ustawiam. Trzeba zwolnić, żeby nas złapał tą rurą. Ja zobaczymy, to my już mamy. Trzy pasku widzicie. Jeszcze idzie. Wiem, że mogą zrobić to szybciej w podjęciu co w trakcie, ale zobaczyć. To chyba to już wszystko, co? Teraz to już idzie chyba z... jest nic z kombajny, tylko wykorzystuje wszystko to, co powinniście. Tak, zdecydowanie to wszystko wygląda. Zobaczcie, ale dopiero teraz się będę przytomnić, to było ładnie. Dobra, odstawiamy traktor na bok, słuchajcie. Coś zostawił. I kończymy odcineczek. Wszystko ogarniemy, tutaj coś się dzieje. Do tego będziemy tą funkcję wrócić do skupu, także mam nadzieję, że uda nam się w ciągu tych dwóch zbiorów uzbierać potrzebną kasę na siebie. Trzymajcie się cieplutko, to zobaczymy w kolejnym odcineczku. Cześć.